Dzięki wielkie. Mamy pierwsze przemówienie, a więc oddajemy głos organizatorom 11 Marszu Niepodległości. Razem z naszymi ludźmi z Kościoła Mocy, aby powiedzieć wam, czym jest prawdziwa wolność. Prawdziwa wolność, przyjaciele, jest wtedy, kiedy wiesz, kim jesteś, kiedy wiesz, dokąd idziesz i kiedy wiesz, skąd pochodzisz. My tutaj, którzy przyszliśmy do was, przyszliśmy właśnie wam o tym powiedzieć, że jedna jest droga do prawdziwej wolności. Dam wam prosty test na to. Każdego wolność i każdego poczucie bezpieczeństwa kończy się wtedy, kiedy trzeba umrzeć i kiedy już nie wiadomo, co będzie dalej. I to jest ta wolność, to jest brak wolności. Prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, kiedy poznajesz tego, który daje życie wieczne. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali Jezusa Chrystusa osobiście, nie tego katolickiego, nie jakiegoś wymyślonego religijnego Jezusa, ale tego, który prawdziwie 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię i pokazał w królewskim stylu, jak wygląda królestwo, jak wygląda wolność, jak wygląda prawdziwe życie. Ten Jezus Chrystus, o którym dzisiaj wam mówimy, oddał za nas życie, prawdziwie oddał za nas życie. I my uwierzyliśmy w to w sercu swoim, prawdziwie uwierzyliśmy to, że wielki Pan Panów i Król Królów, właśnie ten Jezus, którego wszystkim się wydaje, że znają, to ten Jezus oddał za nas życie i poznaliśmy go osobiście. A wiecie, jak to zrobić? Każdy człowiek ma szansę, aby tutaj na ziemi pojednać się z Bogiem. Każdy człowiek ma szansę, aby tutaj na ziemi stać się synem królestwa. Nie musisz się bać, nie musisz nie wiedzieć, jaki jest twój los. Możesz to wszystko wiedzieć i możesz być pewnym tego, że idziesz do nieba, ale stanie się to tylko wtedy, kiedy uznasz tutaj, tutaj w sercu Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja tak zrobiłem. Ja byłem przestępcą, okradałem ludzi, handlowałem narkotykami. Znalazłem się w więzieniu i właśnie w tym momencie, kiedy to wszystko się wydarzyło, ja zawołałem do Jezusa. Zawołałem do Niego po to. Powiedziałem, że nie ma już dla mnie ratunku. Zawołałem prawdziwie z serca. Powiedziałem, ratuj mnie, bo ja już nie widzę innej drogi wyjścia. Ja już nie widzę szansy dla siebie. I ja wtedy prawdziwie się zmieniłem. Co to znaczy, że ja się zmieniłem? A to znaczy to, że zamieszkał we mnie Duch Święty, bo uwierzyłem w Jezusa. Byłem przestępcą, ale stałem się człowiekiem, który prawdziwie wierzy i który nienawidzi grzech. Lubiłem grzeszyć i się z tego cieszyłem, ale kiedy uwierzyłem w Jezusa i zapłakałem nad swoją marnością swojego życia, wtedy nastąpiła we mnie wielka przemiana. Ten świat, to wszystko, co się tutaj organizuje, manifestacje, różne rzeczy, to wszystko jest skazane na porażkę. Ten świat ginie, bo brak mu poznania. Ten świat umiera i wy razem z nim, bo brak wam poznania, bo nie wiecie, dokąd idziecie. Idziecie do domów, ale jesteście bezdomni, bo nie poznaliście Boga życia, bo nie poznaliście Jezusa Chrystusa, który daje prawdziwe życie. Kiedy by się dzisiaj wasze życie skończyło, nie mielibyście już szansy na nic, nie mielibyście możliwości, a tak bardzo byście chcieli. Ale dzisiaj, kiedy jesteście świadomi, możecie podjąć świadomą decyzję, że przyjmujecie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I to jest tylko podjęciem decyzji. Wystarczy podjąć decyzję, że uznajesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a wtedy stajesz się synem Królestwa. Gdybyś wiedział, jak bardzo błądzisz, to byś się tak nie bujał. Gdybyś wiedział, że jesteś żywym trupem, to byś inaczej patrzył na rzeczywistość. Szukałbyś rozwiązania i szukałbyś drogi do życia. Przyjaciele, co to znaczy pojednać się z Bogiem? To
działaczy podjąć prostą decyzję. Tutaj w sercu, teraz, dzisiaj, jak najszybciej, że przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, że od tej pory Ty chcesz Jego, musisz zwrócić się do Niego osobiście, że chcesz Go w swoim życiu i że wierzysz w to, co On dla Ciebie zrobił na krzyżu Golgoty. To jest prosta Ewangelia dla każdego człowieka. Każdy człowiek może dzisiaj zwykłym i najprostszym aktem wiary przyjąć właśnie tą prawdę. Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, przyjdź tutaj do nas, poprowadzimy Cię w modlitwie. A może jesteś chory na jakąś chorobę, potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź tutaj, a będziesz uzdrowiony.